Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na spotkaniu w Koninie z wiceprezesem naszej partii, z panem posłem, byłym ministrem, szefem Centralnego Biura Antykorupcyjnego, człowiekiem, który miał odwagę wydać walkę korupcji, złodziejom, wszystkiemu temu, co było nazywane patologiami III Rzeczpospolitej, i tę walkę prowadzić bardzo skutecznie, za co spotyka go dzisiaj od obecnego rządu nic więcej jak tylko represje, jak tylko ataki, jak tylko próbę zawrócenia tego, co w Polsce za czasów rządu Jarosława Kaczyńskiego zostało zapoczątkowane. Jestem niezmiernie wdzięczny, jest mi niezmiernie miło, że pan prezes Mariusz Kamiński może dziś u nas spotkać się z Państwem, mimo tej nie najlepszej pogody, nie najlepszej aury, to jednak przychodzi pogoda na uczciwość, przychodzi pogoda na sprawiedliwość, przychodzi pogoda na prawo i sprawiedliwość. I wierzę, że tego typu spotkania, tego typu wizyty, tę pogodę w Polsce podtrzymają. Szanowni Państwo, są z nami posłowie, których Państwo znają. Pan poseł Dolata, pan poseł Czarnecki, ale jest też z nami pan poseł Adam Rogacki, który będzie kandydował do Parlamentu Europejskiego z Wielkopolski. Stąd pozwoliłem sobie go zaprosić. Jeśli Państwo się zgodzą, to po spotkaniu, po wypowiedzi pana prezesa Kamińskiego, dam też głos panu posłowi Rogackiemu na takie krótką prezentację. Dziękuję bardzo. Daję głos naszemu głównemu gościowi. Jeszcze raz przywitajmy go. Nieładnie dzisiaj pogodzie, ale bardzo mi... Jeszcze raz dziękuję za miłe spotkanie, za to, że zechcieliście Państwo w taką pogodę i o tej porze niedzielnego obiadu spotkać się z nami. Proszę Państwa, jestem dzisiaj bardziej stanowczy jako wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości, nie jako były szef CBA, aczkolwiek jeżeli będziecie mieli Państwo pytania dotyczące tych spraw z przeszłości związanych z działalnością CBA, to oczywiście jestem do Państwa dyspozycji. Jest postrzegany przez większość Polaków, dużą część Polaków, jako lider i nadzieja na zmianę w naszym. Osoby przed 30 roku życia, to jest dokładnie młodzi ludzie, prawda, wydają drogę, jak mówił pan Obor, bez nawet wiedzy i doświadczenia życiowego, bez głębszej wiedzy prawnej. Chcemy wprowadzić zasadę, że dopiero po zakończeniu 35 lat można zostać sędzią, w sytuacji, kiedy co najmniej przez 5 lat osoba, która zostaje sędzią, wykonuje samodzielny zawód prawniczy, czyli jest prokuratorem, adwokatem, notariuszem, radcą prawnym albo samodzielnym pracownikiem naukowym, oczywiście z zakresu nauk prawnych na wyższej uczelni. Tylko taka osoba po przejściu oczywiście odpowiednich badań, nieskazitelności charakteru i wiedzy prawnej zweryfikowanej może zostać sędzią. To, szanowni Państwo, ja tylko dam odetchnąć panu prezesowi Mariuszowi Kamińskiemu, zanim będziemy kontynuować spotkanie. Bardzo dziękuję panu prezesowi Mariuszowi Kamińskiemu, bo myślę, że taka synteza, jeśli chodzi o podsumowanie tych 6 lat rządów koalicji PO-PSL, a z drugiej strony przedstawienie w sposób maksymalnie syntetyczny alternatywy, czyli tego, co może się dziać, gdy do władzy dojdzie Prawo i Sprawiedliwość, czyli powrót na tą drogę, która była w latach 2005-2007. Gdy z jednej strony udawało się osiągać super wyniki, jeśli chodzi o rynek pracy, czyli z miesiąca na miesiąc zmniejszało się bezrobocie, przybywało tych miejsc pracy. I mieliśmy rekordowe inwestycje, które powodowały, że tych miejsc pracy przybywało, a z drugiej strony potrafiliśmy znaleźć pieniądze właśnie dla najuboższych, dla najbiedniejszych. Pierwsza decyzja, która zapadła, pamiętam, rządu Prawa i Sprawiedliwości, to kwestia dożywienia dzieci. Czegoś, co dzisiaj rząd PO-PSL zdaje się w ogóle nie dostrzegać. I tak naprawdę, szanowni Państwo, to od nas tutaj zebranych zależy, czy ten program od 2015 będzie mógł być realizowany. I tak jak powiedział pan Mariusz Kamiński, no nikt nie liczy, że ta władza odda władzę walkowerem. Wszyscy mamy świadomość, że tylko nasza pełna mobilizacja może doprowadzić do tego, że wygramy wybory w 2015 roku parlamentarne, jakby to udało się w 2005 i prezydenckie, ale wcześniej, w tym bieżącym roku, przed nami wybory do samorządu i wybory do Parlamentu Europejskiego. Wybory, które dla Prawa i Sprawiedliwości nie są wyborami łatwymi, ale w historii Prawa i Sprawiedliwości pierwszy raz pojawia się szansa na to, by te wybory wygrać. A nasz interes Polski jest najważniejszy i dlatego tylko od naszej pełnej mobilizacji zależy, czy ta reprezentacja będzie w stanie powstrzymać te różne wariactwa, które dzisiaj do Polski
płyną z Europy. Słyszycie o tym Państwo na co dzień. Maksymalna moc odkurzacza, wędliny, których nie można wędzić i różne inne rzeczy, które głównie przypadkiem uderzają właśnie w polski przemysł. To od nas zależy, czy te wybory możemy wygrać. Przegrywamy je, można powiedzieć, tylko i wyłącznie dlatego, że nie chcemy uczestniczyć w tych wyborach. Ja podam na przykładzie Konina i powiatu konińskiego. W wyborach w 2011 roku do urny na Prawo i Sprawiedliwość poszło zagłosować ponad 20 tysięcy osób, a w wyborach w 2009 7 tysięcy z kawałkiem. To znaczy, że co trzecia osoba, która głosowała w 2011, nie poszła zagłosować na wybory i przez to ta reprezentacja tak słaba nie może dzisiaj dbać o interes Polski w Europie. Dlatego chciałem Państwa z całego serca serdecznie zachęcić do tego, by nie tylko pójść na wybory, ale żeby każdy z nas, idąc na wybory, zaprowadził, mówię w cudzysłowie, zachęcił sąsiada, kogoś z rodziny, koleżankę, kolegę z pracy, bo zwycięstwo jest blisko, ale trzeba temu szczęściu dopomóc. A od tego zależy przyszłość Polski w Europie, od tego, czy ta moc w Europie Polski będzie taka silna, jak byśmy chcieli. Bardzo zachęcam serdecznie do udziału i oddaję głos Mariuszowi Kamińskiemu. Sytuacja jest zła, ale nie jest tak, że tylko trzeba usiąść i płakać, że nic się nie da zrobić. Da się zrobić bardzo dużo. Naprawdę jest wielu świetnych ludzi. Często ogromnie mówię o ludziach pracujących w programach ścigania w wymiarze sprawiedliwości. Dużo często są niezwykle sfrustrowani tym, co w tej chwili się dzieje. I to jest racja, to się zgadza. Tylko niech mi Pan powie, kto jest w stanie i jakie musi zajmować stanowisko, żeby doprowadzić i dopuścić do przekrętów na taką skalę. No przecież krawężnik stojący przy lampie, przy czerwonej sygnalizacji, no nie jest w stanie dopuścić do czegoś takiego. O tym właśnie mówiłem, o tym mówiłem, że kiedy...